Witam serdecznie. Tomasz Sakiewicz, polityczne podsumowanie tygodnia. Dzisiaj za Adriana Stankowskiego. Ja też żałuję, że go nie ma, ale myślę, że razem spędzimy godzinę czasu czegoś dowiadując się dzięki naszym gościom. A moimi gośćmi są pani poseł Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, dzień dobry. Pan poseł Przemysław Koperski, Nowa Lewica. Czy się słyszymy? Na razie się nie słyszymy. I pani Urszula Nowogórska, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Nowogórska. Nowogórska, tak, bardzo Nowogórska. Przepraszam. Zaczynamy od mobilizacji w Rosji. Temat, który rozpalił wszystkie światowe media, doprowadził do tego, że wróciły obawy i lęki o to, co będzie się działo z Europą i bezpieczeństwem światowym. Zobaczmy materiał. Nie mam jeszcze materiału, to zacząłbym od komentarza pani poseł z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, mamy milionową armię, bo wedle doniesień ten utajniony punkt w przemówieniu Putina to jest milionowa armia powoływana do wojska, ma uderzyć na Ukrainę, ma zmiażdżyć wedle zamiarów Putina Ukrainę, no ale przecież takiej wojny nie da się zatrzymać w jednym momencie, w jednym miejscu. No, cały kraj został zmobilizowany. Porywani są studenci z uczelni, z fabryk, na ulicy. Masowo młodzież próbuje uciekać za granicę. No ale jak ta sytuacja może się rozwinąć? No panie redaktorze, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z paniką. No nie ukrywajmy tego. Młodzi ludzie, znaczy najbardziej zastanawiające jest to, że młodzi ludzie teraz uciekają i protestują przeciwko tej powszechnej mobilizacji, a nie protestują przeciwko temu, co ich władca wyczynia przy pomocy wojska na Ukrainie. Więc tutaj mamy, myślę, że można powiedzieć spokojnie, że mamy do czynienia z cynizmem i z hipokryzją. W momencie, kiedy można powiedzieć, że ta młodzież i ci młodzi ludzie i ci potencjalni rezerwiści dopiero teraz chyba stwierdzają, że ta wojna, o której mówiono w telewizji, jest rzeczywiście wojną realną. I w momencie, kiedy mają iść walczyć, no po prostu uciekają. No strach blady, bo przecież tylko taką taktykę stosuje Putin przez zastraszanie. Do tego dochodzi bardzo duży poziom korupcji. Zresztą przecież sytuacja sprzed paru dni, gdzie bloger podawał się za pracownika, można powiedzieć, wojska, zadzwonił do syna Pieskowa i co usłyszeliśmy? No usłyszeliśmy to, że przecież on to sobie załatwi innymi kanałami. Jego obecność tam nie jest wskazana. Więc to też pokazuje, że ci młodzi ludzie będą po prostu traktowani jako mięso armatnie. I to też obniża oczywiście u nich morale. Zresztą liczne filmiki w internecie pokazujące, że ci rekruci, można powiedzieć, no ich przygotowanie jest znikome. Do tego, biorąc pod uwagę sprzęt, który praktycznie w większości pozostał, no nie mają już praktycznie czym, więc próbują po prostu, tak jak za dawnych, starych czasów, zalać po prostu potencjalne państwo, które chcą przejąć. I taką taktykę stosuje. Natomiast widzimy, że jednak ten bunt jest i miejmy nadzieję, że to mu się nie uda. Pani poseł Nowogórska, Polska należy do krajów, które odrobiły lekcje. Mamy zabezpieczone granice, no ale zagrożenie jest niezwykle poważne. Putin groził Europie i światu atakiem nuklearnym, przynajmniej sugerował. W tej chwili obrona cywilna rozdaje i straż pożarna rozdają jodek potasu, czyli coś, co jest odpowiednikiem słynnego płynu Lugola. Pamiętamy go z czasów Czernobylu. To czy panie może nie pamiętają, ale ja pamiętam.
Na ile można powiedzieć, ta sytuacja może eskalować? No rzeczywiście to, na co patrzą wszystkie oczy współcześnie żyjących ludzi, budzi ogromny niepokój, bo ja pamiętam te czasy, byłam wtedy uczennicą drugiej klasy podstawówki, kiedy podawano nam właśnie w szkole do wypicia kieliszek płynu Lugola. Wtedy ludzie byli zupełnie nieświadomi pewnych zagrożeń, natomiast teraz żyjemy w zupełnie innych czasach, w zupełnie innym dostępie do informacji. No i rzeczywiście to, co dzieje się na Ukrainie i to, co dzieje się teraz w Rosji, budzi duży niepokój. Ten niepokój powinien skutkować oczywiście odpowiednimi przygotowaniami, bo nigdy nie można ostatecznie wykluczyć tego najgorszego wariantu, który pozostał Rosji do wykonania. Natomiast ten wewnętrzny chaos, który w tej chwili dzieje się w społeczeństwie rosyjskim, pokazuje, że tak naprawdę ludność przebudziła się z takiego zaczarowanego snu, kiedy w mediach, w propagandzie rosyjskiej cały czas słyszeli o paśmie sukcesów, o wielkości państwa, a teraz nagle okazuje się, że ten czar prysł i zupełnie żyją w innej rzeczywistości. Dlatego uciekają i do Finlandii. I dla nich to jest sytuacja, która rzeczywiście no, jest nie do pomyślenia, nie do wyobrażenia była przez ostatnie kilka miesięcy. Natomiast Europa i świat rzeczywiście, pomimo że odrobiła lekcje wcześniejsze, dokonując stosownych zabezpieczeń nawet u nas na granicy, na przykład polsko-białoruskiej, no rzeczywiście sprawiło to, że wszystkie oczy i uszy zostały nastawione na czujność. I to, co już w tej chwili, te inwestycje, które zostały poczynione w jakimś stopniu, rzeczywiście stwarzają możliwość podniesienia bezpieczeństwa, bo istnienie perymetru na granicy pełnej tak naprawdę elektroniki daje możliwość również dużej kontroli tego, co dzieje się na naszych granicach. Natomiast też musimy gdzieś z tyłu głowy mieć takie przekonanie, że skoro jest blokada w przyjmowaniu Rosjan, to również będą podejmowane różne próby przekraczania granic państw europejskich, niekoniecznie legalne. Więc rzeczywiście ja myślę, że jest to temat, na którym w najbliższym czasie, szybkim czasie, powinny wszystkie państwa europejskie się pochylić i poważnie zastanowić nad sprawą, która będzie dotyczyła nas wszystkich. Mamy już chyba materiał dotyczący ostatnich wydarzeń w Rosji. O, witam pana posła Koperskiego, już jest z nami. Mam nadzieję, że się słychać. Słychać. Oj, nawet dobrze słychać. Witam, słychać, widać w pełnej krasie pan poseł. Ale zanim pana posła poproszę o komentarz, to może już skomentujemy materiał. Mam nadzieję, że możemy już go wyemitować. W Rosji trwa wyścig z czasem. Obywatele próbują opuścić kraj w obawie przed przymusową mobilizacją ogłoszoną w środę przez Władimira Putina. Przejścia graniczne do Finlandii i Kazachstanu są zablokowane przez wielokilometrowe kolejki samochodów. Ruch uliczny w nocy wzrósł przez całą noc i w ciągu dnia utrzymywał się na wzmożonym poziomie. W końcu, jak już przekroczą granicę, to mogą podróżować praktycznie wszędzie. Podobne informacje docierają z nadgranicy rosyjsko-gruzińskiej. Aby ją przekroczyć, trzeba odczekać kilkanaście godzin. Tymczasem władze w Kijowie ostrzegają, że eskalacja konfliktu pochłonie wiele ofiar po obu stronach. Decyzja Moskwy o mobilizacji to pośrednie potwierdzenie, że armia przygotowywana od dziesięcioleci po prostu zawiodła. Teraz dla większości obywateli Rosji ta wojna przestała być suchą informacją z telewizji czy internetu z odległego frontu, a stała się czymś, co wkroczyło do każdego rosyjskiego domu. Rosjanie hurtowo wykupują bilety lotnicze. Mimo że od środy ceny przelotów wzrosły dziesięciokrotnie, to głównymi kierunkami podróży nadal pozostają Turcja, Armenia, Kazachstan i Gruzja. Wczoraj dostałem wezwanie, a kiedy pojawiłem się na komisji, zostałem powiadomiony, że o 15 mam wyjechać na front. Nigdy nie służyłem w wojsku. Nigdy nie byłem poborowym. Nigdy nie byłem na żadnym szkoleniu oficerów rezerwy. Mój stan zdrowia się pogorszył, ale powiedziano mi, że moja piąta kategoria podlega powołaniu. Poza tymi, którzy płacili łapówki, czy poza tymi, którzy na przykład mają problemy zdrowotne i które wykluczają ich, to w zasadzie cała męska populacja rosyjska podlega obowiązkowi mobilizacji. Także to z tą częściową to jest tak, nazwijmy to dosyć płynnie, elastycznie nazwane. Dzisiaj rozpoczęły się rosyjskie pseudoreferenda na okupowanych terytoriach Ukrainy. Głosowania mają przesądzić o przynależności administracyjnej obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporowskiego. Plebiscyt potrwa do 27 września, jednak jego wynik jest przewidywany.
Na mocy nielegalnego referendum Ukraina prawdopodobnie utraci ponad 15% swojego terytorium. Kwestią, która teraz wszystkich martwi, jest mobilizacja Rosjan i ich sfałszowane referenda. Nie zmienia to dla nas niczego w zakresie celów strategicznych. Zrobimy wszystko, by wyzwolić nasze tereny. Nasi partnerzy są gotowi nas w tym wspierać i są też gotowi pomóc nam w odbudowie kraju. Z historii znamy te listy, wybory czy też referenda urządzone przez Rosjan. To według tej samej konwencji niezmiennie od 10 lat się odbywa. Eksperci amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną alarmują, że aneksja okupowanych przez Moskwę terytoriów pozwoli na objęcie ich parasolem atomowym. Kreml ostrzega, że każda próba ataku na terytorium Rosji może doprowadzić do eskalacji konfliktu. Wojna na Ukrainie zdominowała 77. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Konieczne jest, aby każdy członek Organizacji Narodów Zjednoczonych odrzucił te fałszywe referenda i jednoznacznie oświadczył, że terytorium, o którym mowa, jest i pozostanie częścią Ukrainy. Rosyjskie roszczenia o aneksji tych regionów nie mogą odebrać prawa Ukrainy do obrony własnej ziemi. Prezydent Andrzej Duda widzi w referendach przejaw imperialnej polityki Rosji. Utrzymanie granic międzynarodowo uznanych Ukrainy, a więc odzyskanie przez Ukrainę ziem dzisiaj okupowanych przez Rosję, to jest fundament przyszłej architektury pokoju. Rosyjska okupacja wschodnich obwodów Ukrainy wywołała szereg problemów, z którymi muszą zmagać się ich mieszkańcy. Około 14 milionów ludzi opuściło swoje domy. W większości są to kobiety i dzieci. Sytuacja pogarsza się wraz z nadchodzącą zimą. W miastach brakuje gazu, prądu i wody. Rosjanie dopuścili się także masowych zbrodni na ludności cywilnej. Mimo to część obywateli o prorosyjskich poglądach deklaruje, że w referendum zagłosuje za przyłączeniem ich regionu do Rosji. Te decyzje podejmuję jako obywatel Ukrainy. Głosuję za dołączeniem do Rosji. Wracamy do domu. Wracamy do potężnej Rosji. Zwolennicy przyłączenia wschodnich regionów Ukrainy do Rosji stanowią ułamek tamtejszej społeczności. Za aneksją opowiadają się głównie marionetkowe władze osadzone na tych terenach przez Kreml. Natomiast większość Ukraińców bojkotuje referenda. To referendum nie zapewni Moskwie niczego konkretnego. To nonsens, blef, polityczna manipulacja, która ma na celu straszenie nas i krajów zachodnich pociskami nuklearnymi. Zdaniem ekspertów przeprowadzenie nielegalnego plebiscytu stanowi o słabości militarnej Moskwy. To posunięcie ma zapobiec całkowitej porażce w obliczu miażdżącej kontrofensywy wojsk ukraińskich. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. To wracamy do naszej rozmowy. Jest już z nami, jak wspomniałem, pan poseł Koperski. Panie pośle, te tysiące Rosjan uciekających z kraju, mówiły o tym przed chwilą nasze panie posłanki, to oczywiście widok spektakularny. Być może to coś, co najbardziej widzimy, no bo nie wyjeżdżając na front na Ukrainę, możemy ich widzieć tutaj przekraczające granice czy kolejki tuż przy naszej granicy. No ale tak naprawdę ci ludzie to się zmontowali dopiero wtedy, kiedy im samym zaczęło coś grozić. Nie przeszkadzała im Bucza, Izum, przecież oni doskonale wiedzą, co tam się dzieje. Działają media społecznościowe, działa internet i nawet jakieś mimo cenzury w Rosji, jak ktoś chce, to się dowie. Zaczęli uciekać dopiero, kiedy muszą sami coś poświęcić, kiedy sam ryzyko ich dotyczy. Jak powinna się zachować Unia Europejska, jak powinien się zachować świat wobec tych, którzy próbują wyjechać? Na pewno zdecydowanie dobrym rozwiązaniem jest to, żeby osoby, które nie chcą walczyć na froncie, które nie chcą wspierać Putina, nawet jeżeli podjęli tę decyzję w momencie, kiedy bezpośrednio ich to dotyczy, powinny mieć szansę funkcjonowania poza granicami Rosji. Wiem o tym, że Ukraińcy uciekają do Kazachstanu, uciekają do Gruzji, uciekają do Europy Zachodniej, do Finlandii, do Polski. I bardzo dobrze, żeby mieli szansę tutaj dowiedzieć się, jaka jest prawda. Jeżeli te informacje do nich nie docierały do tej pory, no to będą mieli szansę przekonać się poprzez korzystanie z niezależnych mediów, jakie zbrodnie zostały popełnione na terenie Ukrainy, do jakich czynów dopuszczali się obywatele podlegli Putinowi na terenie Ukrainy, bo te zdjęcia, te informacje są przecież porażające, przerażające. Wczoraj czy przedwczoraj widzieliśmy jednego z obrońców Azowstalu, który po miesiącu przebywania w niewoli rosyjskiej, no wyglądał tak, jakby spędził ten czas co najmniej kilka lat w obozie koncentracyjnym. To przypomina najgorsze obrazy z czasów II wojny światowej. To jest porażające. Jeżeli dzisiaj ten potencjał armii rosyjskiej może być zmniejszony poprzez
umożliwienie ucieczki dezerterom do innych krajów, to trzeba to po prostu zrobić. Myślę również, że to jest początek końca Putina, bo jeżeli jego własny naród zaczyna się buntować przeciwko jego decyzjom, dopiero dzisiaj w świetle tej powszechnej mobilizacji, ale jednak zaczyna się buntować, bo ta śmierć, okaleczenie może dotknąć dzisiaj każdej rosyjskiej rodziny, to myślę, że to jest właśnie początek końca reżimu Putina i sami Rosjanie w końcu zrozumieli, że muszą zrobić z tym porządek. To wracam do pani poseł Maty Kubiak. Pani poseł, mamy w tej chwili wielkie ćwiczenia amerykańskie w Polsce. Ćwiczymy Apache, Abramsy. No nie wiem, czy wielkie, bo bardzo mało danych jest tak naprawdę podawanych i to jest zrozumiałe. No, widzimy, jak pociągi, które mają taki kierunek bliżej ukraińskiej granicy, zdecydowanie bardziej się spóźniają niż te, które nie mają. Czyli wiemy, że coś się dzieje na tych torach, na tych drogach. Jest prośba, żeby nie filmować oczywiście tego ruchu wojskowego, militarnego. No, stawiamy armię na nogi. Pytanie tylko, jakie mamy scenariusze przy eskalacji, tak, jeśli by doszło do użycia broni masowego rażenia? Mówią, że to blef. Ja nie do końca wierzę w ten zaciąg, który się w tej chwili odbywa, bo wysłanie w zimie niewyszkolonych żołnierzy, a jeszcze przypominam, że mamy epidemię. Tak, w Rosji jest większość ludzi niezaszczepionych, a jak byli szczepieni, to szczepionką, która zdaje się nie działa, czyli tym słynnym Sputnikiem. No więc będziemy mieli nawrót fali COVID-u na pewno z tamtej strony. Musimy na chwileczkę przerwać, bo mamy przemówienie ministra Błaszczaka, to za chwileczkę wrócimy do komentarza. Zresztą też skomentujemy samo przemówienie, bo to zdaje się na ten sam temat. Nasi żołnierze, weterani, sportowcy, ja bardzo się cieszę z tego, że po raz kolejny mam zaszczyt wręczania powołań naszej reprezentacji, która już w przyszłym roku będzie uczestniczyła w kolejnej edycji Invictus Games, tym razem w Niemczech. To są ludzie, którzy mają silne charaktery, to są ludzie, którzy pracują nad sobą, ale kiedy wręczałem te powołania, pytałem, jak po raz który biorą udział w tych zawodach. Jakaś część z naszych zawodników już uczestniczyła w zawodach, chociażby tegorocznych w Hadze. To są medaliści, ale też jest duża grupa zawodników, którzy po raz pierwszy będą uczestniczyli w tych zawodach. Jeden z panów powiedział mi, że no to już jest zwycięstwo teraz, dlatego że jest aktywny, że stara się pracować nad sobą. To jest właśnie najważniejsze. Ta aktywność, która pomaga w rehabilitacji, to, że panowie, którzy są weteranami, poszkodowanymi, mają szansę tego, żeby sprawdzić swoje umiejętności w rywalizacji sportowej. Zresztą pokazujemy ten fakt, żeby upowszechnić aktywność fizyczną, żeby udowodnić, że aktywność fizyczna jest ważna. Jest ważna w Wojsku Polskim. Każdy żołnierz musi odznaczać się wysoką sprawnością fizyczną, ale każdy z nas, proszę państwa, każdy z nas powinien być aktywny fizycznie. To jest najlepsza recepta do tego, żeby być zdrowym. To jest najlepsza recepta do tego, żeby właśnie kształtować swój charakter, żeby podejmować rywalizację, żeby podążać do postawionego sobie celu. Gorąco zachęcam wszystkich do aktywności sportowej. Przecież mamy bardzo wiele takich obiektów sportowych w Polsce, jak ten tu w Markach. Korzystajmy z tych możliwości. Naprawdę warto. Proszę państwa, mamy w Wojsku Polskim ponad 31 tysięcy żołnierzy weteranów. Ponad 800 mamy weteranów poszkodowanych. Zadaniem państwa polskiego jest zapewnienie opieki tym ludziom. Mamy też nową ustawę o weteranach, znowelizowaną kilka lat temu, która została przez samych żołnierzy weteranów określona jako najlepsza w Europie. Ale chcemy pójść jeszcze krok dalej. Otóż przygotowaliśmy
nowelizację tej ustawy, polegającą, kolejną nowelizację, polegającą na tym, aby dodatek finansowy dla żołnierzy weteranów był wypłacany nie tylko tym żołnierzom, którzy już odeszli ze służby, ale również tym, którzy wciąż służą w szeregach Wojska Polskiego. Sądzę, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Chodzi o to, żeby docenić tych żołnierzy, którzy przecież za Polskę narażali swoje życie i zdrowie, służąc na misjach poza granicami kraju. A że ta służba jest bardzo ważna, to widzimy w kontekście wydarzeń teraz mających miejsce. Wojna na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę. Polska została zaatakowana w sposób hybrydowy jesienią ubiegłego roku z terytorium Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że te plany były skoordynowane albo nawet powstały na Kremlu. I polska granica została utrzymana dzięki służbie naszych żołnierzy, dzięki temu, że żołnierze byli na granicy. I chociaż różni celebryci atakowali żołnierzy Wojska Polskiego, to jednak siłę pokazał naród, pokazało społeczeństwo, bo akcja Murem za polskim mundurem pokazała, że szanujemy, że cenimy polskich żołnierzy, że żołnierze Wojska Polskiego stanowią klucz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Są bardzo ważni. Ich służba stanowi warunek podstawowy bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Wspominam o tym, żeby właśnie podkreślić, że w tym czasie, kiedy zostaliśmy zaatakowani, z pomocą przyszli nam żołnierze państw sojuszniczych, Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO. Nasi żołnierze zostali wsparci przez żołnierzy brytyjskich z oddziałów inżynieryjnych. W związku z tym nasze oddziały inżynieryjne razem z brytyjskimi postawiły tą tymczasową zaporę na granicy polsko-białoruskiej, która znacząco osłabiła impet ataku hybrydowego na Polskę. Byli z nami też żołnierze estońscy. Na co dzień w Polsce stacjonują żołnierze amerykańscy, żołnierze brytyjscy, rumuńscy, chorwaccy. Podczas ćwiczeń są także żołnierze innych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. A więc te misje, w których uczestniczyli żołnierze polscy poza granicami kraju, dziś procentują wsparciem dla Polski udzielanym przez naszych sojuszników w sytuacji, w której dziś się znaleźliśmy. A więc podstawowym zadaniem polskich władz jest wzmacnianie Wojska Polskiego, jest budowanie siły Wojska Polskiego i to robimy poprzez zwiększanie liczebne wojska, poprzez... To był minister Mariusz Błaszczak. Wsparcie dla weteranów, które świadczy o sile i cywilizacji każdego państwa, opieka nad rannymi i chorymi żołnierzami i wdowami, to zawsze cechowała te armie, które szanowały honor żołnierza, szanowały ludzi. Wracamy do naszych rozmówców. Marta Kubiak, Urszula Nowogórska i Przemysław Koperski. Wracamy do pana posła. Panie pośle, chcę powtórzyć pytanie, które przed przemówieniem ministra Błaszczaka zadałem. Nowelizacja, mobilizacja w Rosji, która się odbywa na ogromną skalę, zagrożenie epidemiczne, bunty, ucieczki. Czy to, co widzimy, ma jakiekolwiek szanse zmienić sytuację na froncie? Czy to jest tylko demonstracja? Może ci ludzie za miesiące dotrą na front, a jak dotrą za parę tygodni, to będzie po prostu jedna wielka rzeź, bo będą nieuzbrojeni, nieprzeszkoleni. I to jest próba wywarcia presji w trakcie trwających referendów w quasi republika, które Putin próbuje utworzyć na wschodzie Ukrainy. Natomiast wydaje się, że nie powinno to w jakikolwiek sposób zmieniać naszej determinacji w tym, żeby pomagać stronie ukraińskiej, żeby w większym stopniu zaangażować się w dostawy broni. Mówię o tych państwach, które do tej pory robią to w sposób taki opieszały albo niewystarczający. I
Wydaje się, że nie powinniśmy tego szantażu użycia broni jądrowej, bo to może wynikać ze słów Putina. Nie powinniśmy po prostu tego na dzień dzisiejszy brać pod uwagę, tylko robić swoje, bo ten szantaż no, cały czas może być używany. Gdybyśmy ulegli tej presji, to każde państwo europejskie, które nie ma broni atomowej, mogłoby po prostu poddać się. Nie można do tego dopuścić, żeby to przeważyło w tej strategii, którą prowadzi Europa, prowadzi Ukraina, i żebyśmy dzisiaj z całych sił wspierali naszych wschodnich sąsiadów. Może naciskali bardziej na naszych partnerów z zachodniej granicy, żeby nie tylko przyjmowali dezerterów z Rosji, ale również, żeby sprzętem tym bardzo potrzebnym na Ukrainie wzmocnili naszych wschodnich sąsiadów. Marta Kubiak, pani poseł, mamy, już pan poseł sam wywołał temat zachodniej granicy i naszych sąsiadów. No, dzieją się rzeczy wręcz niebywałe. Ja mam wrażenie, że główną troską Niemiec dzisiaj nie jest żadna wojna na Ukrainie, tylko to, żeby skorzystać z okazji i przejąć władzę w Unii Europejskiej. No, za chwilę chciałem po przerwie wspomnieć o tych groźbach pani von der Leyen, ale mam wrażenie, że Niemcy grają jednak ciągle w jakiejś innej drużynie. No właśnie Bundestag uchwalił, że nie będzie niemieckich czołgów dla Ukrainy, żeby nie eskalować. No, co może być bardziej eskalowaniem niż ogłoszenie powszechnej mobilizacji i wysłania miliona ludzi, żeby napadło na cudzy kraj? Panie redaktorze, można to skwitować mniej więcej takim stwierdzeniem, że w przypadku Niemiec czołgi nie, pomoc finansowa również nie, a najbardziej największą hipokryzją ze strony Scholza jest to, że chwali się, jaka to prawda pomoc nie została udzielona. Mało tego, Niemcy również przecież blokują w Unii Europejskiej kolejną transzę środków finansowych dla Ukrainy, więc drodzy Państwo, no nie dziwi to wystąpienie dosyć nerwowe, bo ileż można, prawda, prosić innych, bo przecież Niemcy muszą sobie też zdawać sprawę z tego, że to nie jest tak, że Ukraina walczy tylko o siebie, bo Ukraina walczy też o nasze bezpieczeństwo. I tutaj na ten milion broni, czy półtora miliona żołnierzy, jeżeli zajmie Ukrainę, pójdzie dalej. No przecież to oczywiste, oczywiście, że tak. Że nie powołuje się tak wielkiej armii po to, żeby zakończyć masakrą w jednym miejscu, a potem 20 lat odbudować się gospodarczo. Moim zdaniem to już jest ruch wobec całej Europy. Ależ oczywiście, że tak, tym bardziej przecież, że Niemcy praktycznie są jedne w czołówce producentów broni różnego rodzaju wojskowej, więc dostarczenie jakiejkolwiek broni w ilościach odpowiednich no nie powinno stanowić jakiegoś większego dla nich problemu. No jednak widać, że ta sytuacja, mimo tych różnych obietnic szeroko przecież głoszonych, że będzie ta pomoc wojskowa, finansowa, no jakoś tego nie ma. No mam ciągle wrażenie, że jednak Niemcy tylko drepczą w miejscu i nie mogą się doczekać tego, aby powrócić do biznesów gazowych, nie tylko z Rosją. No skandaliczne wypowiedzi pana Scholza, jakieś tam uprawia jakieś, można powiedzieć, wygibasy i akrobacje. No a niestety, znaczy stety, optyka innych państw w stosunku, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie, jest zdecydowanie inna, więc tutaj dla mnie jest to niezrozumiałe zupełnie. Pora, aby właśnie Niemcy również wzięły odpowiedzialność i przyczyniły się, tym bardziej, że tak jak już wcześniej powiedziałam, no pan Scholz wychodzi i mówi, że przecież no oni już taką pomoc udzielili, że już większej nie można. No te hełmy, które wysłali, hełmy, to przecież Ukraińcy tak, każdy dzielą na 30, żeby starczyło dla każdego. Dokładnie. Pasek sobie odcinają. I ta broń, która przeleżała w magazynach, podobno tak na menażki się świetnie nadają. Nie nadawała się zupełnie do niczego, do użycia tym bardziej, więc to pokazuje tak na dobrą sprawę, że jak Niemcom pasuje i mają w tym swój jakiś interes, to pomogą. A tutaj rzeczywiście odnoszę również wrażenie takie, że wszystko zmierza do tego, żeby przejąć również władzę w Unii Europejskiej. No zresztą wczorajsza wypowiedź pani Ursuli von der Leyen, no to jest jednoznaczna prawda. To za chwilę o tej wypowiedzi, za chwilę wrócimy, ale dajmy jeszcze szansę pani poseł Nowogłoskiej. Pani poseł, to jest jakaś kompromitacja Unii Europejskiej i tych, którzy tej Unii mieli wielkie wpływy. No po jednej stronie
masakry, doły śmierci, no przypominające najgorsze obrazy II wojny światowej, obozy filtracyjne, które de facto coraz bardziej przypominają obozy koncentracyjne. Widzieliśmy tego żołnierza Azovstalu, zresztą byłego muzyka, tak? Naprawdę wyglądał po paru miesiącach, czy po paru tygodniach nawet, jak więzień obozu koncentracyjnego, tylko po miesiącach hitlerowskiego obozu. Mordowane dzieci. A w tym czasie Bundestag mówi, czołgów nie, pomocy finansowej nie. Tam z tymi sankcjami nie przesadzać. Po cichu jeszcze jakiś handel się odbywa. Do niedawna broń dostarczali Rosji. No to jest jednak upadek obecnej koncepcji zarządzania, bo jeśli to się nie skompromitowało, to co się może skompromitować? Co może skompromitować? Pani poseł. To jest też upadek pewnych wartości, panie redaktorze, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, wszyscy ci, którzy rozumieją pewne mechanizmy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, że to jest mechanizm, który tak naprawdę wiąże wszystkie państwa Unii Europejskiej wzajemnymi rynkami gospodarczymi i wzajemnymi również interesami. Budowanie czy próba podejmowania jakiegokolwiek przejęcia w Unii Europejskiej czy narzucenia swoich racji jest nieodpowiednim działaniem i wszyscy bez wyjątku członkowie Unii Europejskiej, ale również krajów NATO powinni zrobić wszystko, żeby ta wojna na Ukrainie jak najszybciej została zakończona, żeby świat mógł powrócić do jakiegokolwiek porządku, bo w tej chwili mówimy o upadku wartości, mówimy tak naprawdę o pewnej obojętności i politycznej, ale również i tej takiej ludzkiej, więc gdzie my dążymy jako cywilizacja europejska? Wszyscy chyba musimy wziąć głęboki oddech i się bardzo głęboko nad tym wszystkim zastanowić. No ale z tego zastanawiania się musimy wyciągnąć jakieś konsekwencje, bo może moralnie każdy z nas ma prawo do oburzenia, ale jako osoby publiczne, szczególnie ci, którzy zostali wybrani do jakichś organów, no muszą wyciągać konsekwencje tam, gdzie mogą, na taką skalę, jak mogą. Ale trzeba się zastanowić, no przecież to jest sytuacja niebezpieczna. O tym wszystkim porozmawiamy, co zrobić z tą Unią Europejską i moim zdaniem o pewnym odlocie już szefowej Komisji Unii Europejskiej po przerwie. Zapraszam za kilka minut.